Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii LEGO Marvel Super Heroes 2 DLC po polsku. Tak jak obiecywałem wczoraj w komentarzach pod moją recenzją, dzisiaj wstawiam pierwszy odcinek z jakby z trzech, które jeszcze teraz będą. Mamy trzy pakiety łącznie. Dzisiaj zajmiemy się pakietem z filmu, czy tam serialu Cloak and Dagger. Więc zaczynamy poziom Podwójne Kłopoty. Jak zawsze najpierw przechodzimy poziom, a później pokażę wam postacie. Zaczynajmy. Pewnie nas Gwenpool przywita jak zawsze. Okej, kochani Gwentuzjaści, czas na historię z dreszczykiem. Była kiedyś para dzieciaków, Tyron i Tandy. Dobrzy przyjaciele, którzy razem trafili w złe zakątki miasta. Każdemu się zdarza, ale oni poszli dalej i trafili na eksperymenty prowadzone przez jakiegoś geniusza zła. Drań babrał się w chemikaliach, które mieszał i uzyskiwał różne właściwości. Zupełnie jak gdyby siadł żelki o różnych smakach. Na przykład lukrecja z wodą cukrową, ale wracając. Wiecie, klasyka. Dzieciaki się w to wplątują i zyskują niszczycielskie moce. I on zwie się Cloak, a ona Dagger. Tradycyjna historia. Wracając do złego geniusza zła. Rzecz oczywista, że ma pod ręką super silnego super pomagiera. Tacy zawsze mają obstawę. A to znaczy, że Cloak i Dagger muszą wykorzystać swe wymyślne supermoce, żeby uciec z pełnego bandzioru w laboratorium. Powodzenia! Okej, to mniej więcej nas wprowadziła na Gwenpool. Ja szczerze mówiąc nigdy się nie interesowałem Cloak i Dagger, więc średnio ogarniam postacie, więc raczej wam nic o nich nie opowiem. Zdaje się, że nasi bohaterowie wpakowali się w dość wredną sytuację. Ciekawe, czy zdołają w jakiś sposób otworzyć tę bramę. Fajnie, możemy tak strzelać. Dobra, to jest Cloak. Ciekawa postać. Cloak to jest chyba taka postać, że on ma ten wielki płaszcz, którym może zabierać, jakby teleportować siebie i innych. Z tego co pamiętam, on był w wojnie domowej, w tym evencie. Tak, bo w ogóle ostatnio kupiłem sobie komiks Wojna Domowa, przeczytałem cały. Nie naciskaj kółko, aby korzystać z platform teleportacyjnych. Nie, no ale... O, dobra, mamy telekinezę. Kurczę, czekajcie chwilę. O, dobra. Zaskoczyło. Wcześniej miałem jakiś problem z tym. I to tyle w temacie bramy. Tak więc przepraszam was, że nie nagrałem tych DLC wcześniej. Ja wiem, że one już wyszły jakiś czas temu. Ale po prostu byłem 10 dni w Nowym Jorku. Trochę nie miałem czasu. Ale teraz już mam więcej czasu. Dlatego, tak jak teraz na moim kanale pojawiły się trzy recenzje już LEGO, jutro pojawi się jeszcze ostatnia recenzja. Dzisiaj jakby to oglądacie, to jest niedziela.
Jeszcze wrzucę dzisiaj pakiet z Infinity War. I jeszcze wrzucę potem pakiet... Jutro wrzucę pakiet z Runaways. Runaways, jakoś tak. Aha, dobra, czyli nic tutaj nie zrobimy. Dobra, ja sobie ten poziom i tak później zrobię na 100%. Potem również jakby wróci seria LEGO Marvel Super Heroes 2 Zwiedzanie Chronopolis, więc jakby o to w ogóle możecie być spokojni. Również Śródziemie Cień Wojny wróci. Już niedługo, bo wiem, że też była długa przerwa. No i będę kontynuował God of War'a. No i również z Battlefronta 2 będą się pojawiały dalej odcinki. Kolejny problem z głowy. To co teraz czeka nasze niezłomne duo? A dobra, jak tak klikniemy, jesteśmy niewidzialni. No i spoko, mogę teraz wyłączyć to. A po co mamy to? Tak się zastanawiam. Nie, tam to my raczej nie wjedziemy. Czyli raczej będziemy musieli tam wjechać. I za chwilę się ogarnie dla... O-o! Wygląda na to, że nasza dwójka przerwała napad Blackoutowi. To teraz się wkurzy, nie ma co. Dobra, tu jest pantera potrzebna. A, dobra, czyli... Cloak chyba nie umie, tak? Piu, piu! Proszę wsiadać! Dagger, ale ty nie. Ty lepiej zostań tam na miejscu i trzymaj dalej ten traf.
O, i wreszcie znów są razem. Czekajcie. Możemy zejść tu. O, tutaj coś mamy. Okej, czyli tak też można. Teraz to się tutaj przepchnie. No i okej, teraz dagger tu przejdzie do nas. I możemy iść dalej. I żeby jeszcze, jakby coś, to jeszcze nie byłem na nowych Avengersach. Mało im tych supermocy? Muszą się jeszcze popisywać niezłym wędkarstwem? Mam się nabawić kompleksu niższości? Blackout. Blackout posłał pomagierów do brudnej roboty? Może sobie ich paru wezmę, to i mnie odciążą. Bijemy go. Rany! Chyba ktoś tu komuś odmówił dotacji na zbrodnicze badania! Okej, czyli jednak można mu to było zestrzelić. Trzeba przyznać, ataki dagger są naprawdę silne. Okay. A więc to był Blackout. Za długo to nie wytrzymał, prawda? Tak to się właśnie kończy, jak wtyka się palce w Dark Force, dzieciaki. Wiem, co sobie myślicie. A co z tym podłym geniuszem podłości? Gdzieś tu jest jakiś fabularny haczyk, ale jakoś nie ogarniam. Wiecie co? Chyba Clock i Dagger muszą się po prostu na... Sorki? Ja chciałem tylko zrobić sobie... O, uczyć cieszyć mocami. Screenshota. Znaczy, ja bym tak zrobiła. Gra się tym, co się ma. I szuka pozytywów. Wiecie, zawsze do tych pakietów z DLC ja muszę mieć jakąś miniaturkę, więc zwykle sobie robię po prostu screenshota. Do tego.
No i spoko, w sumie fajny ten pakiet, trzeba przyznać. Tryb gry swobodny i odblokowany, podwójne kłopoty. Tak, wiecie, można przyznać, że jakby tak spojrzeć na listę postaci już po tych wszystkich z DLC, naprawdę jest ich sporo, kurczę. Też wam zaraz pokażę te wszystkie postacie, przeczytacie sobie też karty, takie postaci o nich. Cieszę się, że wróciłem, bo 2 tygodnie jednak nic nie było. No ale czasami tak bywa, że potrzeba przerwy. Dobra, pierwszą postacią jest Blackout. Jest jakaś wystawa. Nie leżą te całe ich artyzmy. Już właśnie zamierzałam odwiedzić Antonę, a to ona odwiedziła mnie. Możecie sobie przeczytać. Profil postaci. Dobra. No i spoko. Kolejną postacią jest Cloak. No, jeśli chodzi o Cloaka, no to znacie już jego umiejętności. Teraz sobie przeczytajcie jego profil postaci. Tyron Johnson. Umiejętności podstawowe. Profil postaci. Dobra. Sobie muszę zatrzymać na pauzę oczywiście, żeby to przeczytać. Mamy dagger. Karta postaci. Tandy Bowen, umiejętności podstawowe. Ja nienawidzę tej kangowej inwigilacji. Redne drony. Profil postaci. Więc to możecie sobie przeczytać. Komiksowy debiut. Mr. Negative. Jak mi nie leżą te całe ich artyzmy.
Piękno rzeczy nie leży w trwałości. Okej. Mr. Negative. Możecie sobie o nim przeczytać. Martin L.I. to chyba jest rzymski numer. Umiejętności podstawowe. Dobra, możecie sobie przeczytać. Kolejną postacią jest Nightmare. Ale on ma śmieszną głowę. O kurczę, możemy latać na czarnym koniu. To jest akurat fajne. Dobra, profil postaci. Brak pseudonimu, umiejętności podstawowe. Profil postaci. Możecie sobie przeczytać. Shroud. Dobra. Shroud Maximilian Coleridge. Umiejętności podstawowe. Profil postaci. Możecie sobie przeczytać. Nie, dobra, to chyba była ostatnia postać. Silvermane to chyba już nie, prawda? Wydaje mi się, że Silvermane to nie był. Aha, nie, jednak tak. Jednak Silvermane to też jest jeszcze postać. Przepraszam was, bo mi się w ogóle... jakbym pomyliło, nie? Bo tych postaci jest dużo. Dobra, możecie sobie przeczytać. Silver Manfredi, umiejętności podstawowe. Ktoś mi wisi coś niebieskiego. Profil postaci. No i dobra. Tak, bo Alex to już nie jest, z tego co mi się wydaje. To już raczej nie jest stąd. Nie, to jest już Runaways. Dobra. To było na tyle w takim razie. Jeżeli odcinek się wam podobał, to jak zawsze pamiętajcie, żeby zostawić tą łapkę w górę, zasubskrybować kanał, no i widzimy się w kolejnych odcinkach z LEGO Marvel Super Heroes 2. Trzymajcie się, cześć!